Dobry. Fleki sobie wymienić również. Dobrze, zrobimy. A mam taką prośbę, czy to... Dzisiaj. No za pół godziny. O matko, nie tak na 15.30, tak. Aha, no to jeszcze lepiej dla nas. Właśnie, i się chciałam zapytać, ile by to kosztowało? Tak, 10 zł. O matko, jak cudownie. No. Wspaniale, no to wspaniale. Naprawdę to wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia w takim razie. Do miłego zobaczenia, zapraszam. Dzień dobry Państwu, mówi Miszewski Waszek Stanisław. Mój zakład prywatny otworzyłem 1 kwietnia w 80 roku. No i prowadzę do tej pory, już mija 30 lat. No jakoś tak raczej kuzyn mnie namówił na to, bo on był cholewkarzem, a tak poza tym, no to w rodzinie to dziadek był krawcem i jeden brat jest krawcem. A szewców nie było, także ja tylko się tak wywinąłem do innego zawodu, ale nie narzekam. Na koło Wielkich Schodów był taki zakład, tam pracowałem, na Krakowskiej też, później w Mościcach, w spółdzielni już. Później jak już prywatnie skończyłem naukę, to byłem w spółdzielni w Mościcach. No i do wojska mnie wzięli, po wojsku tu na Krakowskich byłem kierownikiem długo, po wojsku. Także tam byłem 15 lat kierownikiem zakładu, spółdzielni, ale się zaczęło to wszystko jakoś tam rozpadać, więc poszedłem na swoje i nie narzekam, jest dobrze. Około 10 zakładów jest tam, mówię. Tak gdzieś na Klikowski widzę, tam jest, na Lwowskiej, no i gdzieś tam na Funklandach jest dwóch, no to już by było 6, ja 7. No gdzieś tak koło 10 na pewno jest. No mam pracownika, także we dwóch na razie, bo przedtem był drugi, ale poszedł na rentę, bo wcześniejszo zachorował. I także na razie jesteśmy we dwóch i jakoś sobie radzimy. No, no w tej chwili to na razie robię naprawy, bo nowych to zachorował mi pracownik, który szył wierzchy i nie ma kto tego zrobić, więc rzuciłem tylko same naprawy, a te w dalszym ciągu jakoś będzie, ale jeżeli on podejmie pracę. No zdrowia i żeby długo człowiek żył i żeby buty się psuły i dużo pracy było, także uważam, że będzie tak jak ja sobie życzę. 10 zł. I kiedy będzie ten but do... Jutro potrzebny? Będzie na jutro. Potrzebny, bo chodzi w adidaskach cieniutkich. Tak o której jutro przyjść? A do południa, ja będę do drugiej bez przerwy. Aha. Także proszę przyjść. Dobrze. Gdzieś koło 11:00, o. O, dobrze. To już powinno być. Zostawić workę? Można, tak, dożymy do tego. No. Będzie do odbioru jak znalazł.